Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galazak i zapraszam na kolejny odcinek z Warcrafta 3 Reforged. Dzieją się takie rzeczy, powiem wam szczerze, że aż ciężko, Dobra, farmę, koszary, dobra, buduj koszary. Ty zacznij farmę i wracaj. Kurczę, zapomniałem już, jak się grało ludźmi jeszcze na tej zasranej klawiaturze, klawisze po prostu, och, masakra. Dobra, nieważne, nieważne, damy sobie z tym jakoś radę. W każdym razie gramy. W każdym razie gramy. Sytuacja wygląda tak, że pojawiła się jakaś ankieta gdzieś na, nie wiem, na stronie Blizzarda, nawet nie wiem za bardzo gdzie. Szczerze mówiąc, w sensie... ankieta, która dotyczy Warcrafta 3 Reforged i jakby pojawiały się takie przypuszczenia, że Blizzard może zmierzać do relauncha, czyli ponownego wydania tak jakby Reforged'a, co jest dla mnie to jest totalnym szokiem, powiem wam szczerze. Dla mnie coś takiego byłoby totalnym szokiem, ale wydaje mi się to naprawdę całkiem jakby możliwe. To się wydaje naprawdę całkiem możliwe, ze względu na fakt, że jakby Blizzard już trochę nie bardzo może się wycofać z tych zmian, które zaczął robić w Warcraft. Znaczy, wiecie, nie bardzo może. Oni mogą zrobić wszystko, oni mogą odwalić jakiś kolejny cyrk i jakby no to nie powinno być dla nas zaskoczeniem, gdyby się wydarzyło. Ale, jak wspominałem, jakby tak na logikę biorąc, to nie bardzo są w stanie jakby wycofać się z tego, co już zaczęli, ze względu na fakt... to jest 5, dobra. Ze względu na fakt, że... no, to jest już troszeczkę krok za daleko. Jak wspominałem, moim skromnym zdaniem... farmę trzeba jedną jeszcze walnąć. Robimy milicję. I lecimy tu. Moim skromnym zdaniem... zrobili krok za daleko. W sensie... Więcej pracy? W sensie... Zobaczysz mnie w akcji. Co? Daj mi coś i karabin. O co chodzi? W sensie jakby zaczęli zmieniać grę, a jak wspominałem, moim skromnym zdaniem, jedyną jakby... czekajcie. Muszę się skupić przez chwilę, żeby nie stracić tu niczego sensownego. Dobra. Jedyną sensowną opcją, jaką Blizzard w tym momencie ma... Potrzeba więcej drewna. Dobra, już prawie mamy to drewno, nie? Więcej pracy? Dobra, idziemy na... Nie, bronimy ekspansji. Potrzeba więcej drewna. Co? Rozumiem. O co chodzi? No już. Dobra. Bronimy na razie ekspansji. Dobra, skończę myśl, może wreszcie się uda. Rozumiem. Tartak. O kurde, no nie wiem, czy skończę. Dobra, w każdym razie Blizzard nie bardzo może się wycofać. Zainwestowali teraz w jakby odnowienie jakiegoś kontaktu ze społecznością Warcrafta 3, co moim skromnym zdaniem jest logiczne i dlatego jakby staram się doszukiwać jakiejś logiki także w innych ich jakby postępowaniach. No bo skoro zrobili jakiś jeden krok, który jest faktycznie logiczny, jakby już wspominałem o tym, że ze względu na fakt, że masowy odbiorca już od Blizzarda raczej totalnie się odwrócił, więc jakaś jedyna nadzieja pozostaje w takich najbardziej oddanych jakby graczach, którzy no chociażby grupują się wokół Warcrafta 3 od 20 lat. Stała baza graczy, no, w którą moim skromnym zdaniem no, w tym momencie warto było zainwestować jakby w ich uciszenie chociażby, żeby już nie narzekali tak na to, że ten Reforged został tak paskudnie potraktowany, co jest prawdą. Nie, zróbmy może to. Więc czekajcie, jeszcze sklepik. Sklepik i ulepszenie do drewna. I teraz możemy creepować dalej. Oj, to jest mocny creepcam dosyć. Ale może walnijmy tego typa. Zabijemy tych dwóch. Jakoś się uda. Dobra. Dlaczego aż obaczysz mnie w akcji? Daj mi coś i karabin. Dobra, nasz król gór zbiera największe obrażenia i o to chodziło. Dobra, nie.
Dobra, to Hymany się zmarnowało. Okej, powinienem też postawić wieżę. Dobra, nie jest najgorzej. Teraz złapiemy jakiś łatwy zielony creep camp. Tu także postawimy wieżę. Gramy na człowieka. Więc no tak kończąc tą myśl, no wydaje mi się to dosyć logiczne, aby jakby faktycznie już nie wycofywać się z tych zmian, jakie poczynili i no, zrobić parę kroków do przodu. No i ja bym bardzo chętnie widział w Warcraftie 3, jeżeli chodzi o przyszłe zmiany, przede wszystkim przywrócenie starego dubbingu. Mimo że to detal, ale myślę, że większość ludzi byłaby z tego powodu bardzo zadowolona. Więc kto wie... Kto nas atakuje niby? O nie. Arcane Tower i tutaj też Arcane Tower. Ale postawimy przy okazji... No patrzcie, ja zawsze na ludziach jestem... Patrzcie jak jestem w tym momencie zapóźniony. Bo nie kliknąłem kurczę jednego techa i ile mam złota nafloatowane. Więc postawimy jeszcze jedną farmę i pójdziemy w większą ilość footmenów po prostu, no bo cóż ja innego mogę zrobić? Jeszcze zrobimy ulepszenie do budynków. I kupimy jeszcze jeden zwój w zasadzie do leczenia. I zrobimy nawet mechaniczną owcę, bo to też zostało ulepszone. Zasięg widzenia tych małych stworków został ulepszony i to też jest dobra wiadomość dla człowieka oczywiście. Dobra, spróbujmy się udać teraz tu pod sklepik. Ruchy! Dobra. Strogi! Zajście dla krasnoludów! Ulepszenie! Gotowe! Gotowe! Ze śmiercią będzie ci do twarzy! Dobra. Pięknie. Wydaje mi się, że też został zbuffowany ten basz, czyli ta druga umiejętność na Królu Gór. No ale w tym momencie ona nam się za bardzo tutaj nie przyda. Znaczy... W sensie nie chcę na razie tego testować, bo nie jestem pewien, jak to do końca wygląda. Dobra. Weźmiemy miksturę niewrażliwości. Okej, tutaj nic się nie dzieje na razie. Chodźmy tu pod sklepik. Dobra. A nie zrobił się jeszcze tych. To ja już pójdę. Czego oni tu nic nie robią? No to jest dosyć duży creep camp, szczerze mówiąc. Okej. On robi... Wiecie co? Ja tu wbiję. Ej, ja tu wbijam. On nie ma... On nie ma ołtarza? Ma. Dobra. Ale dobra. On się wydaje niedoświadczony. Ja tu wbiję na razie. Zobaczymy. Czy to może być złudzenie? Okej, on tu coś robi. Zobaczmy. Tak, on jest niedoświadczony jak nic. Powiedz tylko słowo. Dlaczego ja zobaczysz mnie, Max? Zajście dla krasnoluda. Gotowe. Obrani! Czego ci trzeba? Jasne. Dobra. Bardzo możliwe, że to szybko się uda wygrać, szczerze mówiąc. Dobra, ja spamię footmanami w tym momencie. Spróbuję tą grę skończyć. Tego gościa sobie wycofajmy, żeby nie ryzykować za bardzo dużych strat. Kolejny poziom nabity. Tego się też wycofujemy, żeby nie ryzykować zbyt dużych strat. I zabijamy. Dobra, i paladyna. I robimy kuźnię, którą powinienem zrobić wcześniej. I postawimy dwa razy sanktuarium. Tak. Gotowy do akcji. Jakie masz rozkazy? No i wbijamy. I spróbujemy skończyć grę w tym momencie. On robi zamek. To jest dobra wiadomość dla nas. Oczywiście. Dlaczego jak zobaczysz mnie w akcji? Tak, no on jest niedoświadczony, ale to jest moja pierwsza gra kwalifikacyjna na ludziach, więc szczerze powiedziawszy... A, nie wiem, czy zdołam wycofać? Tak, zdołam. Dobra. Sporo pozabijane. I wycofujemy się. Daj mi coś do roboty.
Patrzcie, ja mam złota naflautowane. Po prostu nie wierzę. Ej. On utknął? Nie. Oczywiście. Jakie masz rozkazy? Czego ode mnie żądasz? Dlaczego jaż zobaczysz mnie w akcji? Gotowe. Daj mi cosik do roboty. Dobra, zaraz kupimy jeszcze ten. Miały być dwa razy tajemne sanktuarium, ale za blisko je zacząłem stawiać i mi się po prostu nie zbudowało. I zrobimy tak. W czarodziejki pójdziemy z księżyca. Kojarzycie w ogóle tą bajkę? To była taka bardziej dla dziewczynek, nie? Ale, ale wszyscy ją kojarzą, nie? Chyba. Jestem na twe wezwanie. Miałeś przekazać Krasnolowi. A, nie możesz. A, okej. Dobra. Powiedz tylko słowo. Zaraz atakujemy jeszcze raz i kończymy z gościem. Ja za długo się z nim bawię. Tak spokojnie moglibyśmy zagrać jeszcze jedną grę. Dobra, atakujemy. Weźmiemy jeszcze ze czterech chłopa i postawimy tam po prostu wieżyczek od cholery. Dobra. Gotów na strzał. Czekujesz, zobaczysz mnie. Masz już jakiś cel? I czarodziejki. I od razu robimy ulepszenie. Ja mam 3000 złota. Naprawdę na ludziach mam duży problem z tym, że floatuje złoto po prostu. Czyli kumuluje za dużą ilość złota, nie wydaje tego złota. No i to jest oczywiście błąd, nie? Z orkami nie mam tego problemu, a jak gram pod szybkiego expa na ludziach, to mam bardzo duży właśnie problem z tym konkretnie. Dobra. Czy ja coś mogę tu zrobić? No mam cały czas ten mój jakby zwierzak, który się kręci. O kurde. Czego ode mnie żądasz? Kurde. Energia magiczna. Misa. Stawię czoło niebezpieczeństwu. Jestem na twe wezwanie. Jakie masz rozkazy? Co rozkazy? Nie lękam się. No bez jaj. No spadamy stąd chyba, nie? Gotowe. Chłopaki. Ej, no znowu mi się klawisz gdzieś zrąbał. Czego ode mnie żądasz? Daj mi coś do roboty. Za mój lud. Więcej pracy. Stawię czoło niebezpieczeństwu. Powiedz tylko słowo. Daj mi coś do roboty. Nie lękam się. Spadanie w ciemności. Ruchy, ruchy! Jak sobie... Czego ja zobaczysz mnie w akcji? Dobranie! Strogi! Chyba się uda, ale powiem wam szczerze, że to było trudniejsze niż myślałem. Ale wyciągnął dużo milicji i tak dalej. Mi się oczywiście klawisze pomyliły. Znaczy pomyliły, no pomyliły w zasadzie. Dobra, mamy to. Gość jest porobiony. No tak, był totalnym nowicjuszem, to trzeba przyznać. Ale tak czy siak się bardzo długo zmęczyłem. Czego chcę, skarbę? Dobra, wyszedł z gry, okej. Fuh, spróbujemy zagrać jeszcze jedną kwali... Ale kurczę, no na ludziach trafiają się gracze zdecydowanie mniej doświadczeni. Co tu dużo gadać. W ogóle, powiem szczerze, że najbardziej lubię orków, ale chyba najlepiej grało mi się ludźmi ostatnio. W tych ostatnich kwalifikacyjnych meczach, jakie rozgrywałem. Nieumarłymi zdobyłem platynę wprawdzie, ale to było takie troszeczkę naciągane. Tak bym to ujął. Troszeczkę naciągane, tak. Ze względu na fakt, że tam... Okej. Okay. Szybko znajduję gry. Kurczę. Warcraft powstał z martwych, naprawdę. I to jest piękne. To jest po prostu piękne. No i znowu mi się zrzuca na pasek. Ja pierdzielę. Jak ja bym chciał grać na normalnej klawiaturze. W końcu. Gotów do prędzej pracy? Dobra. Jest dobrze. Teraz gramy na orka, tylko gość chyba miał już jakąś tam rangę. Więc no. O
Obawiam się, że już tak łatwo... A, Wyspy Echa! Oj, znowu mnie kusi, żeby poraszować tym nieszczęsnym, no... Muradinem, ale wiecie, no, tak się nie powinno grać. I w zasadzie, nie wiem, ktoś pisał, że tak się nie powinno grać, ale no ja wiem o tym, że tak się nie powinno grać. Ja mówiłem o tym w odcinku, że w zasadzie tak mnie do tego mnie zainspirował, no... Mój przeciwnik, który tak zagrał i mimo, że tak w zasadzie, no, się nie gra Królem Gór. Ale nie, wiecie co, zagramy tak bardziej standardowo, żeby nie kombinować za bardzo. Gotowe. Gotowe. Żeby za bardzo nie kombinować. Od razu fast expa zrobimy i zobaczymy, co wymyśli ork. Kusi mnie, żeby jednak pograć kiedyś tym Muradinem pod taki harassment, ale... Żeby zrobić czarodziejki na, wiecie, na trzecim poziomie i robić go niewidzialnym, tego krasnoluda, i żeby latał jak mis ostrzy, nie? To wiecie, to nie gram tak poważnie, nie? Tak to jest, że jak się YouTube'a robi, to nie gra się zawsze na 100%, tylko się próbuje robić czasem jakieś jaja czy coś. No nie ma rady, no taka kolej rzeczy. Gotowy do akcji, powiedz tylko słowo. Więc jakby, no nie wiem, niektórzy się tak triggerują strasznie. Okay. Co? Rozumiem. Twój rozkaz? No dobra, kto chce już gotowy do akcji? Zaczekujesz, zobaczysz mnie w akcji. Zmiażdżaj. Jakie masz rozkazy? Przejście dla krasnoluda. Genial. Zabijemy? Powinniśmy. To jest... Trochę może szkoda many. Ale z drugiej strony... Więcej pracy? Dobra, ruchy, ruchy! Ze śmiercią będzie ci do twarzy! Gotów do pracy! Dlaczego jaż zobaczysz mnie w akcji? Dobra, nie! Daj mi sosik do roboty! Daj mi sosik do roboty! Kurczę! A, ja milicji nie wziąłem! Ja pierdzielę! Dlaczego jaż zobaczysz mnie w akcji? O co chodzi? No już. Nie wszystko jasne. Ja tak myślę, co ja się tak męczę z tym creep campem, nie? No, no, no. Zobaczysz mnie w akcji. Czego ci trzeba? Strogi! Zabije mnie? Daj mi sosik do roboty. Genialne. Może mnie zabić. Istnieje duża szansa, że mnie zabije. Szczególnie, że ja sklepiku jeszcze nie mam. To samo! To samo, co w poprzednim cholernym odcinku. Tylko tym razem inny błąd popełniłem po prostu. Dobrze. Więcej pracy? Spróbuję postawić fast expa. To jest głupie. To jest głupie, co ja robię w tym momencie. Tylko słowo. Tak. Czego ci trzeba? No. Co rozkazuje? Mówię, że to jest głupie. Twój rozkaz? Nie, no chyba mogę już opuścić tę grę. Jakie masz rozkazy? Więcej pracy? Tak. Czego ci trzeba? O co chodzi? Powiedz tylko słowo. Co? Rozumiem. Dobrze. Więcej pracy? O co chodzi? Jakie masz rozkazy? Nie no. Dobra, wiecie co? Chyba bez sensu to robić. Jak może takie głupie błędy popełniać? Po prostu się zagadałem i zapomniałem, nie? Że to się powinno z milicją zasraną klipować. Dobra, wiecie co? To nie jest jeszcze koniec świata niby. Czego ci trzeba? Kto chce wyrwać? Gotowy do akcji. Patrzaj, ino na to! Więcej pracy? To jest? No już siepasz przybył. Jak nie wybronię tego, no to nie wybronię. Dobra, kończę w sumie. Bez sensu. Zagramy jeszcze jedną, też na szybko jakoś spróbujemy. No, widzicie, tak to jest, jak się zagadasz, nie? Jak się jest mega doświadczony, to wiesz co robić, robisz wszystko odruchowo, a ja nie jestem mega doświadczony w Warcrafta, musisz się zawsze zastanowić, więc...